Witam. 31 marzec 2024 rok i pierwszy dzień świąt wielkanocnych. Wczorajsza transmisja tutaj filmowa mówiła zupełnie o czymś, co jest niesamowite, a teraz właśnie najpiękniejszy moment. Zakwitły mirabelki tutaj na skwerze pana Niemczyka. Tak oto wygląda. No i oczywiście cudowne złote bzy, tak, chyba tak to się nazywa. Zaraz pokażę. Teraz dojdziemy. O, tutaj właśnie. Czy to nie przepięknie wygląda? I cudowny zapach przepięknych kwiatów i ptaki śpiewające. Kwiaty kwitną, będą niedługo owoce, jeszcze musi oczywiście dużo czasu płynąć, ale Mars robi swoje. Mars, który w tej chwili wkracza, jutro już kwiecień, no i święta, drugi dzień świąt. Jeszcze mamy ryby, te lunarne, i wpływ ich bardzo czuć, a najbardziej czuć już Marsa. To trudne odpowiedzi, czy lęk, czy panika, czy forma, która nas najbardziej interesuje. Mars w odpowiednich sytuacjach jest bardzo poważną planetą, ponieważ nadaje energię życia. Energią życia jest zapłodnienie, czyli kwadratura z Księżycem. Właściwie z rakiem, barana z rakiem, czyli tutaj moment, kiedy występuje właśnie ten efekt zapłodnienia i nowe życie powstaje. Dla niektórych jest to po prostu tragedia, dlatego że rodzi się, ma się narodzić już dziecko w momencie poczęcia. Ten moment poczęcia jest najtrudniejszym momentem, bo w tej chwili zawsze się zastanawiamy, co jest ważniejsze. Czy jest to już człowiek, czy już nie jest? Jest człowiek, kiedy tylko zdecydujemy na ten moment, kiedy chcemy mieć dziecko. Kiedy chcemy mieć dziecko, jest dla nas najdroższe, co może być. Nie ma nic piękniejszego, jak usłyszę kobieta, że jest w ciąży. Ta, która pragnie tego dziecka. I są to ogromne koszty. Dzisiaj mówimy o tym momencie, kiedy musimy podjąć tą decyzję, że chcemy mieć dziecko, a nie możemy jego mieć. Powody są różne. Jeden z najbardziej tragicznych powodów, o których się nie mówi, a trzeba tutaj wyraźnie sobie powiedzieć, że to jest ten moment, kiedy następuje usunięcie dziecka. Kilka razy pozbawienie się dziecka daje. Osoba zapytała się, kiedy jest ujemna, kiedy dodatni aspekt. Właśnie wynika z tej zabawy. Zabawy teraz w historię i zabawy w to, co nazywamy życiem. Czy życie jest najważniejsze, czy jest mniej ważne? Co jest najbardziej praktyczne? Praktyczne mieć potomków, czy nie mieć?
Wybór należy tylko do Ciebie, ale przede wszystkim do tego, żeby wiedzieć, że jeżeli podchodzimy do tego tematu w ten sposób, że pozbywamy się tego dziecka, tego nowo jeszcze w łonie matki, tego człowieczka, to wówczas możemy już nigdy nie osiągnąć tego efektu macierzyństwa. Ten efekt macierzyństwa jest najważniejszą rzeczą w całej gospodarce naszej, czy w naszym pragnieniu, w naszym szukaniu doskonałości, następca, potomstwa. Kiedy nasze życie się kończy, kiedy dowiadujemy się, że nie ma już tego potomka, bo nie możemy mieć, musimy się do tego przyzwyczaić. Uzależnienia i nieumiejętności zrealizowania tego wszystkiego, co nazywamy szczęściem, powiedzmy nieszczęściem. Zmieniliśmy lokalizację ze względu na to, że jestem na spacerze z psem. Nie trzymam psa, bo pies poszedł sobie tutaj, ale taki moment był, że zbyt dużo piesków i troszeczkę nieciekawie się robiło. Teraz wracając do tematu i tego problemu, który nie nagłaśnia się, a jednak jest, że moment usunięcia może z płodu może zlikwidować, w ogóle możliwość zajścia w ciążę. Wielokrotnie rozmawiałem z młodymi ginekologami, twierdzili, że to nieprawda, że tak nie jest, tylko dlaczego z moich koleżanek, i to nawet sporo, oddało się temu zabiegowi, nie mają dzieci. To jest osobnicze, to jest prawda, że są kobiety, które zachodzą bez problemów i nie mają takiego czegoś, ale trauma po zabiegu czasami jest bardzo, no, bardzo silna. Właśnie jedna z moich uczennic nie mogła sobie darować, bo była na spotkaniu z rosyjskim astrologiem, który powiedział właśnie jej, że ona miała 5 dzieci, że ma 5 dzieci z jej kosmogramu. I faktycznie miała, tylko 3 usunęła. Więc zaczęła bardzo płakać, zadzwoniła do mnie, pytała się, czy to jest możliwe, żeby on widział. Widzimy, czasami tak, już w pewnym wieku widać, dlaczego nie mówi się w pierwszych momentach, dlatego że widać jakąś tam grupę dzieci, ale kiedy już
mamy pewne lata i możemy przejrzeć, jak wyglądały tranzyty, to po tranzytach można rozpoznać ilość dzieci i to są osobnicze. To nie jest tak, że akurat w każdym kosmogramie to widać. Bardzo często trzeba spojrzeć jeszcze na układ z partnerem i dopiero wtedy widać, co się dzieje. Jest to dosyć dziwne, ale jednak bardzo traumatyczne, że w kosmogramie jest zapis ilości dzieci. Co najciekawsze, że także, żeby nie było niedomówień, mogą nastąpić poronienia. Ja miałem taki przypadek, że akurat u osoby mówiłem, a ta osoba stwierdziła, że nie. Dopiero w pewnym momencie przypomniała sobie, że miała poronienie. I to widać w kosmogramie jednoznacznie. I to też to, co mam akurat tutaj w aspekcie rodziny. U Jana Skarży Dzierżbickiego w tej astrologii na każdy dzień jest powiedziane, że te osoby nie mają dzieci. Faktycznie nie ma dzieci. To jest wodnik. Więc tutaj już widać nawet w dładzie, że nie ma się dzieci, że jest ten problem i to bardzo taki posunięty, bardzo silny. I to jest najciekawsze, że w tym momencie, kiedy rozmawiamy o astrologii, właśnie w ten pierwszy dzień świąt, kiedy Chrystus oddał, właśnie się zmartwychwstał, gdzie udowodnił, że właśnie w tym momencie jest Bogiem, to jest właśnie ten moment, który osoby te, które miały kłopoty i dowiedziały się, że mają potomka, właśnie wtedy ten moment boskości najbardziej czują. Modlitwy, pragnienia i realizacji. Kiedy dowiaduje się kobieta, że jest. To, co przeżywała Matka Boska, która widziała śmierć syna, ale i także zmartwychwstanie. Czy wiedziała? Na pewno nie, ale wiedziała, że ma syna Stwórcy. To są zagadnienia teologiczne, ale cuda się zdarzają. Zresztą te cuda są biblijne, o których będziemy mówić w Owsetce, że nie wolno tracić nadziei, ale nie wolno też popełniać tego błędu, że jesteśmy i możemy robić to, co chcemy. Że wszystko, co się dzieje, jest tylko w naszej woli. Nieprawda, że jest wszystko w naszej woli. To zawsze jest ten moment, kiedy musimy wybrać. I za każdym razem, kiedy wybieramy, ten wybór jest dla nas najbardziej istotny. To, co tutaj pewna osoba pytała się o wybór. Kiedy jest ten wybór? Dlaczego ten wybór? Jak go odróżnić? No właśnie w tym momencie odróżniamy ten wybór. Czy on jest tym wyborem szlachetnym, czy też wyborem traumatycznym? To jest wybór właściwie nasz, osobisty, ale jednocześnie też każdy moment w historii naszej jest takim wyborem. Idąc na studia, czy idąc
kiedy się jest mężczyzną, z kobietą jest to zbliżenie, to jest ten moment, że mimo to, że jesteśmy, przypuśćmy, tak się mówi, że zabezpieczeni, nie zawsze, nie do końca, co jest w rzeczywistości tą historią właśnie związaną z Marsem. Czy lęk, czy też panika. Na ile jesteśmy rozsądni, na ile potrafimy realizować swoje pragnienia, marzenia, czy działania. To najważniejsza rzecz, kiedy możemy wybrać to, co potem nas promuje, czyli w naszym życiu, że jesteśmy szczęśliwi, że wychowaliśmy, że mamy potomstwo, że jesteśmy tak zdeterminowani, że daliśmy radę w tym całym naszym galimatiasie. Ktoś powiedział, że tutaj parki są niesprzątnięte. Tak, to prawda, że ten park no nie jest sprzątnięty. Proszę zwrócić uwagę, wszędzie są liście. Z jednej strony świetnie, dlatego że one, tutaj kwiatki widać, tutaj już zieleń. Nie wiem, czy włodarze dadzą pieniądze na to, bo to są pieniądze, żeby tutaj zgrabić, a harcerze czy młodzież szkolna dzisiaj nie jest zatrudniana do takich rzeczy, co jest wielkim błędem i właśnie to jest to, o czym mówimy. Więc tutaj patrząc się na rzeczywistość, a przyrodę, coś zostaje gdzieś poza tym wszystkim, co nazywamy świadomością, ale cóż, jesteśmy przed wyborami, pieniądze są ważniejsze na wybory, a nie na takie rzeczy. Teraz po chwili przerwy dalsze historie, bo przecież księżyc się zbliża coraz bardziej do naszego Słońca i coraz bardziej będzie ten Mars i ten baran najbardziej realny, ponieważ wówczas księżyc da tą ogromną siłę ekspresji i możliwości pragnienia tych wszystkich potrzeb, które w tej chwili mamy, między innymi właśnie to macierzyństwo, które jest najważniejszą rzeczą. Co nazywamy też czasami grzechem. A jednak ten grzech niwelujemy przez założenie rodziny, założenie świadome. To jest najważniejszą rzeczą, jest być szczęśliwym i pragnąć tego, by nic się nie stało w tej całej historii, jaką jest wolność, odpowiedzi, wolność tego wszystkiego, co nazywamy życiem. To przecież nie każda planeta bierze udział, na Saturn, kiedy jest w opozycji, to tak jakbyśmy chcieli, a nie moglibyśmy. Powiedzieli, że tak u nas się mówi, gaz hamulec, naciskając w samochodzie i wszystko się psuje, wszystko się niszczy. Czy to niszczenie jest aż tak prowokacyjne? Prowokacyjne jest nasze życie. Nasze życie jest jedną wielką prowokacją, która tak, a nie inaczej się odbywa. Odbywa się na zasadzie wolności, ale także na zasadzie obojętności pewnych zachowań, które zgodnie z harmonogramem
jakie przewidziały nam efemerydy, budują to wszystko, co nazywamy realizacją planu. Plan nie zawsze jest tak zbudowany, jakbyśmy chcieli i tak realny, jakbyśmy go widzieli w docelowych punktach. Bardzo często jest tak, że po prostu musimy realizować swoje marzenia zgodnie właśnie z aspektami. I te aspekty nas deprymują w taki sposób, który jest dla nas bardzo często już zupełnie niedopuszczalny, ponieważ nie chcemy albo mamy działania, które budują w nas właśnie tą niecierpliwość, kiedy jesteśmy właśnie urodzeni w tym znaku barana. Kiedy ta niecierpliwość i niezrozumienie samego siebie jest bardzo aktywne w każdym momencie, najbardziej przy czynach. W dodatku, jeżeli jeszcze w to wtrącimy Plutona, który jest wyjątkowo charakterystyczny dla barana, ponieważ on jest wyższą oktawą tutaj naszego Marsa i powoduje to, że realizacja tych planów jest w tym momencie piękny widok. Tym pięknym drzewem pośrodku. I te plany mogą się stać zniwelowane zupełnie. Bardzo często niektóre osoby spod znaku barana mówią, że nieprawda, bo tak nie jest. I się przyjrzą swojemu życiu, czy wszystko zrealizowali, co zaplanowali. Mało tego, czy ta realizacja była tak prostą realizacją, czy bardzo trudną. Czy realizacja tego wszystkiego, co nazywamy funkcją, że jestem, jest tylko mitem. A sekwencją tego wszystkiego jest to, że powinniśmy zrozumieć pewne zagadnienia i to najbardziej związane z właśnie Plutonem,